Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego weganie żyją krócej, dlaczego chorują, dlaczego są osłabieni, dlaczego trudniej im myśleć. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań czy do czynienia uwag, najlepiej w mailach. No i tak, pierwsza informacja na ten temat to dotarła do mnie już na przełomie lat 80., 9., 80., 90. Pamiętam, wtedy był cykl artykułów, znaczy przechodziły przez prasę takie artykuły o tym, że weganie żyją krócej, ponieważ cały rok jedzą produkty roślinne, świeże pomidory, ogórki, sałatę i tak dalej, a zimą te warzywa no, są chowane gdzieś pod folią w szklarniach według zasad hydroponiki, czyli na bacie szklanej, wodzie i chemii, są posypywane różnymi truciznami, no i stąd weganie żyją krócej. Ale teraz dotarła do mnie inna informacja. Zdobyłem ją przez przypadek, przeszukując internet. Znalazłem ją na stronach poświęconych zdrowiu, na portalach poświęconych zdrowiu. I na jednym z nich u pacjenta, tak nosi tytuł ten portal, był obszerny materiał o witaminie B12. No i tam czytamy, komu polecamy badanie witaminy B12? No i wymieniane są różne grupy, różni chorzy. No i wreszcie czytamy weganom i wegetarianom. Badanie witaminy B12 polecamy w szczególności osobom prowadzącym dietę wegetariańską lub wegańską. To właśnie oni są w grupie ryzyka niedoboru witaminy B12. Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej nawet 90% osób ograniczających spożywanie produktów odzwierzęcych może mieć za niski poziom tej witaminy. Znaczy nie chodzi tu tylko o wegan i wegetarian, ale także o tych, których przestraszono, którym mówiono, że mięso szkodzi, lepiej jeść rośliny, nie jeść mleka, nie pić mleka, nie jeść serów i tak dalej. Ciekawe, że takie informacje są, no, nie są gdzieś na wierzchu, nie tak łatwo do nich dotrzeć. No i dalej czytam. Niedobór witaminy B12 w ciąży może wpłynąć na jej przebieg lub rozwój płodu. Dlatego kobiety ciężarne, które prowadzą dietę roślinną, powinny poinformować o tym swojego lekarza prowadzącego i sprawdzić poziom witaminy B12. Choć nie znajduje się ona na liście rekomendowanych suplementów diety w ciąży. Zalecenia te zostały stworzone bez uwzględniania odejścia od tradycyjnego żywienia. Witamina B12 to jedna z najważniejszych witamin w naszym organizmie. Jest niezbędna do prawidłowej produkcji krwinek czerwonych, zapobiega zatem anemii. Ponadto bierze udział w metabolizmie komórek, odpowiada za funkcjonowanie układu nerwowego oraz produkcję DNA, a dokładnie molekuł wewnątrz komórek, które są źródłem informacji genetycznej. Witamina B12 przyczynia się także do zmniejszania poziomu homocysteiny, aminokwasu, którego nadmiar jest powiązany z rozwojem chorób sercowo-naczyniowych. Regulacja poziomu homocysteiny przez witaminę B12 sprawia, że wpływa ona również na utrzymanie erekcji. To ciekawe. Wegetarianie i weganie mają mniej dzieci. Po raz pierwszy taką korelację zauważył Chen i inni, a później zależność tą potwierdziły badania Lu i Mo. Uzupełniając odkrycie informacją, że witamina B12 na erekcję może pomóc w szczególności mężczyznom poniżej 45 roku życia. Za co odpowiada witamina B12? Bierze udział w produkcji erytrocytów, czerwonych krwinek, odpowiada za prawidłową syntezę DNA i podział komórkowy, reguluje stężenie kwasów tłuszczowych we krwi, wpływa na prawidłową pracę układu odpornościowego, odpowiada za, czyli wegetarianie są mało odporni, weganie,
Odpowiada za niezakłócony przepływ impulsów elektrycznych w komórkach. Jej prawidłowy poziom przyczynia się do dobrego samopoczucia. Dlatego weganie czują się, mają złe samopoczucie. Objawy, jakie są objawy niedoboru witaminy B12? Brytyjska Służba Zdrowia, National Health Service, wyróżnia najczęściej występujące objawy. Nie są to jedyne. Niedoboru witaminy B12, do których zalicza się objawy neurologiczne niedoboru witaminy B12, bóle głowy, szum w uszach, zaburzenia równowagi, objawy psychiczne niedoboru witaminy B12, skrajne zmęczenie, brak energii, słabe samopoczucie. Pozostałe objawy niedoboru witaminy B12, duszności, kołatanie serca, utrata apetytu i masy ciała, bladość skóry, problemy z płodnością. Ponadto niedobór witaminy B12 u niemowlaka może objawiać się opóźnieniem rozwoju i anemią. Są tacy, którzy już małym dzieciom nie dają mięsa. W przypadku przerodzenia się niedoboru, i tutaj proszę uważać, w przypadku przerodzenia się niedoboru witaminy B12 w niedokrwistość mogą występować także objawy neurologiczne, zaburzenia wzroku, uczucie mrowienia kończyn, pogorszenie zdolności poznawczych, pamięci, koncentracji, rozumienia. Dlatego w sektach stosuje się dietę wegańską, żeby była słaba pamięć, słaba koncentracja i żeby no, jak najmniej rozumieli. Objawy psychiczne braku witaminy B12. Drażliwość, depresja. Objawy te mogą pojawiać się jeszcze przed wystąpieniem anemii i być jej zwiastunem. No właśnie, dlatego tylu nieszczęśliwych w depresji wegan. Innym objawem przerodzenia się niedoboru witaminy B12 w anemię mogą być także obrzodzenia jamy ustnej. No i na koniec niedobór witaminy B12 w ciąży. Niedobór witaminy B12 w ciąży może wpłynąć na jej przebieg, w szczególności rośnie ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego lub przedczesnego porodu. Niedobór może także wpłynąć na niską masę urodzeniową dziecka bądź na pojawienie się wad cewy nerwowej. No i teraz zobaczmy. Pierwszy raz z weganami spotkałem się gdzieś na początku lat 90. kiedy zacząłem występować w programie telewizji polskiej, redakcji programów katolickich. Wtedy poznałem dużo różnych producentów, reżyserów, scenarzystów i zdarzało się, że chadzałem na obiady do stołówki telewizji. I tam byłem zdziwiony, bo znaczna część tych wszystkich pracowników telewizji, szczególnie celebrytów, właśnie była weganami, bo poza tym środowiskiem no to mało kto nie jadł mięsa. Natomiast potem ta liczba zaczęła wzrastać. Teraz widzimy, wystarczy wejść do sklepu, żeby zobaczyć, ile jest wegańskich potraw, wegańskich parówek, wegańskich hamburgerów. To jest ciekawe i zaskakujące, że starają się naśladować dietę mięsną. Już w restauracjach widziałem kotlety mielone z marchewki. I teraz tym weganom się tłumaczy, że oni będą zdrowsi, że będą żyli dłużej. Znam takiego wegana bardzo ortodoksyjnego, który ciągle mi to powtarza, że on będzie żył dłużej, bo on właśnie jest weganem, ale widzę, to on nie należy do tych 90%, podejrzewam, że nie należy do tych 90% niedoboru witaminy B12, bo w kółko robi badania krwi, więc pewnie robi badania krwi też na witaminę B12, bo jest taki no, profesjonalny, naukowo podchodzi do rzeczy. Z tym, że tutaj jest jeszcze druga strona medalu, no, że bycie weganem wymaga no, olbrzymiego wysiłku, różnych problemów społecznych, towarzyskich. Dużo czasu poświęca się na kupowanie, gotowanie, no i brak i robienie badań różnych krwi, pewnie jeszcze czegoś innego. No i wmawia się tym weganom właśnie, że żyją dłużej, że są zdrowsi, że ratują planetę.
A prawda jest taka, że planety nie ratują, bo ich wkład w ratowanie planety jest rzędu 1 trylionowa 1/10%, a skracają sobie życie i jakość tego życia jest dużo mniejsza. No, brakuje im tych wszystkich wspaniałych smaków, które związane są z mlekiem, mięsem, serem i tak dalej, różnymi słodyczami, lodami. Jakie wspaniałe to jest życie, myślę o perspektywie kulinarnej. To jedna z wielu perspektyw naszego życia. Może ktoś powie marginesowa, no ale nie taka marginesowa, bo muzyki słuchamy od czasu do czasu, malarstwo oglądamy od czasu do czasu, a ze sztuką kulinarną mamy lub możemy mieć do czynienia 3 razy dziennie. Mówię, możemy mieć do czynienia, no bo niektórzy nie weganie odżywiają się jak bezdomni. W każdym razie weganie żyją krócej, żyją gorzej, są schorowani, osłabieni, rozkojarzeni. Dlaczego? No bo poddali się temu praniu mózgów, już nie powiem kogo, wiadomo kogo, od kogo, poddali się tej propagandzie, uwierzyli w tą ideologię, że zdrowie będą mieli lepsze i życie będą mieli dłuższe i w jakiś sposób zaczęli przestawać być chrześcijanami, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, a oni mają Boga. Zdrowie. Tak to często wygląda. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.